od Nobila dla początku. Cześć, raz, bo czapkę poprawiałem. Już? Cześć. Cześć. Dzisiaj mamy dla Was deskę dla osób początkujących od polskiej firmy Nobile, model NBL. Jest deską najchętniej wybieraną przez szkoły kitesurfingowe. Waży 3,3 kg. No i teraz co ta deska ma? Jako deska początkująca ma niezbyt wiele featuresów. Natomiast o czym możemy wspomnieć? Przede wszystkim rocker. Deska jest stosunkowo płaska. Osoby, które zaczynają dopiero pływać na kajcie, żeby postawić pierwsze ślizgi, raczej wolą deski płaskie. Takie deski łatwiej wchodzą w ślizg, łatwiej na nich płynąć ostro. Jeżeli chodzi o concave, to ta deska ma bardzo delikatny, pojedynczy concave. Co oprócz tego? Oprócz tego myślę, że kanały. To jest coś, co warto wspomnieć, a raczej ich brak. No więc właśnie. Żeby ułatwić nam po prostu maksymalnie startowanie. Flex tej deski jest określony jako 7. W 10-stopniowej skali 10 to deska najtwardsza, 1 deska najbardziej miękka. Ile kosztuje? Kosztuje 200 i za tą cenę dostaniecie deskę z zestawem akcesoriów, który jest w technologii click and go, czyli składamy bez narzędzi. Nie potrzebujemy żadnego śrubokręta, żeby całość deski poskładać. Przez 2 tygodnie od dnia publikacji tego filmu na dole znajdziecie link do specjalnej ceny tej deski.